W środę, po raz ostatni przed sierpniową przerwą urlopową, zbierze się Suwalska Rada Miejska. Tym razem opublikowana broszura z planowanym porządkiem obrad, treścią projektów uchwał oraz ich uzasadnieniami jest bardzo obszerna. Liczy niemal 250 stron. Większość to treść aż trzech planów zagospodarowania przestrzennego. Rada zajmie się terenem osiedla Hańcza w części ograniczonej ulicami Leśną, Raczkowską, Bydgoską, Wojska Polskiego oraz terenem wojskowym zamkniętym w Suwałkach. Drugi z obszarów, które mają zostać uregulowane przestrzennie, to rejon osiedla przy ulicy Stanisława Stańszewskiego i trzeci – okolice ulicy Ogrodowej. Plan obejmujący zasięgiem ten ostatni obszar ma określić m.in. warunki przyszłej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, ale też układ drogowy i uzbrojenie terenu. To tutaj w przyszłości mają być wydzielone działki budowlane, które ratusz planuje sprzedać na preferencyjnych warunkach. Zasady tego planowanego zbycia nie są jeszcze w pełni sprecyzowane, jednakże została wykonana prognoza skutków finansowych tegoż planu dla budżetu Suwałk. Wynika z niej, że przy pełnej realizacji założeń zawartych w projekcie budżet zostanie obciążony kwotą ponad 172 milionów złotych. Najkosztowniejsze będzie uzbrojenie i zagospodarowanie terenu, czego koszt oszacowano na ponad 170 milionów złotych. Prócz porządkowania układu przestrzennego, Rada zajmie się również zmianą opłat za żłobki. Według projektu uchwały opłata stała za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie wynieść ma równowartość 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Każda rozpoczęta dodatkowa godzina ma kosztować 10 zł. Do tych wartości należy jeszcze doliczyć tzw. stawkę żywieniową, którą obliczono na 11 zł dziennie. Opłata za usługi żłobkowe może według projektu ulec zmniejszeniu. 50% zwolnienie z opłat będzie przysługiwało w sytuacji, gdy dochód rodziny lub opiekunów dziecka uprawnia do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Propozycja podpisania przez prezydenta Renkiewicza wynika, jak czytamy, z faktu, że od 1 października wejdzie w życie ustawa wprowadzająca świadczenie aktywnie w żłobku. Suwalska Karta Mieszkańca w związku z tym zostanie odchudzona o tę ulgę, a kwota wynikająca z dotychczasowych zniżek pozostanie w budżecie miasta. SKMK według propozycji prezydenta schudnie też o wsparcie wynikające z programu KAJTEK, o czym już informowaliśmy.